Cześć, witajcie z tej strony Marcin Jansiński. Zapraszam Was serdecznie do kolejnego odcinka z serii Foto News. Zaczynamy od newsów, a mianowicie generalny menadżer Fujifilm w rozmowie z portalem Cinema 5D powiedział, że ich celem, na jakim się skupiają, jest trafienie do grupy produktów mainstreamowych, jeżeli chodzi o średni format. Poprzez tworzenie takich aparatów, które będą. Tańsze i yy, tanie jak na średni format, lekkie oraz małe. Zależy im, aby były w miarę przystępne dla fotografów, bo jak wiemy, ceny średniego formatu potrafią zabijać, a Fuji chce to zmienić. Pamiętajmy również, że Fuji nie wejdzie na rynek pełnoklatkowy, co zapowiedzieli w zasadzie dwa lata temu. Skupiałem się tylko na średnim formacie oraz na APS-C. Bardzo mądra decyzja i, i widać, jak Fuji działa w naprawdę przemyślany sposób. No, menadżer stwierdził, że naprawdę zależy im na tym, żeby po prostu te aparaty stały się mniejsze, lżejsze, no i przede wszystkim tańsze, żeby, żeby ci powiedzmy normalni fotografowie, którzy nie mają naprawdę grubych dziesiątek tysięcy złotych na aparat, mogli również posiadać średni format. Myślę, że to jest naprawdę fajna informacja dla osób, których interesuje oczywiście tego typu sprzęt. No i zobaczymy, jak to będzie się oczywiście rozwijało w przyszłości. Druga informacja dotyczy Yongnuo, a mianowicie firma zaprezentowała tani obiektyw i 50 mm f1.8S DA DSM pod aparaty Sony APS-C. Zatem jest to tani, lekki, plastikowy obiektyw pod niepełną klatkę pod Sony. Bardzo dobra informacja, bo wiele osób zarzuca, że system Sony nie ma tanich obiektywów. Jest to następny przykład, że tak nie jest. Ten obiektyw Yongnuo zbudowany jest z 8 elementów w 7 grupach. Ma ulepszony silnik AF w porównaniu z poprzednimi tanimi obiektywami Yongnuo. Jego waga to zaledwie 146 gram. Ma 7 przysłonę i maksymalna wartość przysłony to 16 Obiektyw ten zapewne nie będzie bił żadnych rekordów ostrości ani też nie powali jakością wykonania, ale można się spodziewać ceny, tak myślę, poniżej 80 dolarów. Oficjalnie jeszcze nie znamy tej ceny, zobaczymy, jak ona będzie. Według mnie jest to naprawdę fajna opcja, ponieważ. Yy takie obiektywy często naprawdę jeżeli chodzi o cenę do jakości są bardzo fajne ja miałem choćby nikora 50 mm f1.8 który kosztował nie wiem nowy 450 zł i naprawdę dawał radę, oczywiście nie był on super ostry, ale to nie jest najważniejsze ważne, że naprawdę ten aparat umożliwiał robienie zdjęć i ja byłem naprawdę zadowolony po prostu z tego aparatu nawet on się sprawdzał, uwaga, w studio robiłem zdjęcia przy wyższych przysłonach i ta ostrość była już naprawdę odpowiednia i spokojnie dała radę robić zdjęcia w studio i naprawdę to był tani obiektyw, więc tutaj również dostaniemy bardzo tani obiektyw pod Sony zrobi to ją gnuło, zobaczymy jestem bardzo ciekaw jak się on będzie sprawował na pewno będzie on leciutki, malutki i myślę, że wiele osób na pewno y, sobie go kupi. Następna informacja dotyczy Nikona, mianowicie Nikon z 24200 f 4 63 vr zostanie opóźniony. Niestety nie wiemy, kiedy zatem pojawi się ten obiektyw pod Nikon Z. Jest to kolejny obiektyw opóźniony i niestety nic na to nie poradzimy. No takie mamy czasy i niestety coraz częściej będziemy musieli się spotykać z tego typu informacjami. No zobaczymy. Następna informacja dotyczy sprzedaży bezlusterkowców w Japonii, a mianowicie spadła ona aż o 50%. Na wykresie widzimy jak kształtowała się sprzedaż bezlusterkowców w Japonii od początku roku. Możemy zobaczyć, że dość mocno się pozmieniały te wartości i mamy tutaj przedstawione Sony, Canon i Olympusa tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o bezlusterkowce. Na samym początku roku Canon był zdecydowanie wyżej niż Sony oraz Olympus, ale no przez te trzy miesiące naprawdę dużo się zmieniło. Sony wylądowało na czubie. Jakby wykresu na samym dole z Canon i Olympus. Należy na pewno zwrócić uwagę na to, że faktycznie jest 50% mniej sprzedanych bezlusterkowców. Na pewno na to ma wpływ niestety pandemia. No, zobaczymy. Nie jest to dobra informacja, ale cały czas mam nadzieję, że jak najszybciej to wszystko się skończy i będziemy mieli w końcu powrót do normalnej rzeczywistości. Ostatnią informacją, może nawet dość ciekawą dla Was, to są nagrody TIPA Awards 2020. TIPA jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców Prasy Fotograficznej. Nagrody te są przyznawane najbardziej wyróżniającym się na rynku produktom i rozwiązaniom z zakresu fotografii, obrazowania ogólnie z ostatnich 12 miesięcy. No i w tym momencie pojawiły nam się wyniki. Teraz przedstawię Wam zwycięzców. Troszkę inaczej to podzielę, ponieważ tutaj mamy podzielonych na advanced... Expert i profesjonal, jeżeli chodzi o kamery, a mianowicie na zaawansowane, eksperckie i profesjonalne. U nas w zasadzie to znaczy wszystko to samo praktycznie, więc podzielę jakby na amatorskie, półprofesjonalne i profesjonalne. Jeżeli chodzi o nagrodę dla najlepszej lustrzanki amatorskiej, mamy tutaj Canona EOS 90D. Dalej, półprofesjonalna lustrzanka. Jest to Nikon D780 no Można było się spodziewać, ponieważ to jest naprawdę e, świetny aparat, który wyszedł w ostatnich miesiącach. A za najlepszą lustrzankę został uznany Canon EOS 1DX Mark III. Co też można było się spodziewać, ponieważ jest to naprawdę fenomenalna hybryda. E, świetna lustrzanka, świetny aparat. Dalej przechodzimy do APS-C. Tutaj mianowicie, jeżeli chodzi o amatorską półkę, najlepszym aparatem APS-C jest Nikon Z50, czyli bezlusterkowiec. Dalej, jeżeli chodzimy o półprofesjonalny aparat, mamy A6600, jeżeli chodzi o APS-C. To też jest również świetny bezlusterkowiec od Sony. Natomiast, jeżeli chodzi o profesjonalny APS-C aparat, mamy Fujifilm X-Pro3 i również jest to bezlusterkowiec. Dalej mamy nagrodę dla... Najlepszej pełnoklatkowej aparaty, jakby półprofesjonalnej. Tutaj niespodzianka jest nią Sigma FP, a za najlepszy pełnoklatkowy aparat został uznany Sony A7R4. Tutaj również można było się tego spodziewać, ponieważ jest to naprawdę fenomenalny sprzęt i ostatnimi czasy jeden z najlepszych, jaki wyszedł. Dalej przechodzimy i mamy pełnoklatkowy najlepszy aparat do foto i wideo. I tutaj mamy Lumixa DCS1H. Jest to naprawdę bardzo fajny sprzęt również, więc jak na razie w zasadzie nie ma za bardzo zaskoczeń poza tą Sigma FP, Nagroda dla najlepszego średniego formatu należy do Fujifilm GFX 100. Za najlepszy stałoogniskowy obiektyw do lustrzanek został uznany Tamron 35 mm SP f1.4. Za najlepszy obiektyw do lustrzanek makro został uznany Venus Optics Iowa 100 mm f2.8. Za najlepszy szeroki kąt yy, do lustrzanek została uznana Tokina ATX 11-16mm f/2.8 gratulacje dla kotokiny to na pewno a za w ogóle najlepszy profesjonalny obiektyw pod lustrzanki został uznany Nikor 120-300 f/2.8 no to jest naprawdę kawał niesamowitego szkła i też piekielnie drogiego, ale, ale należała się nagroda dla niego. Jeżeli chodzi o najlepsze obiektyw w podmocowanie Micro 4.3, y, mamy tutaj Panasonic Leica DG Varius Sumilux 1025F1.7. Najlepszy stałoogniskowy obiektyw pod bezlusterkowce to Nikor Z58F095 095 s Noct. No wiemy, piekielnie drogi, y, no niesamowicie zaawansowany i. i Aczkolwiek no nie wiem, czy, czy, czy uznałbym to za najlepszy, ponieważ no, jeżeli chodzi o cenę do jakości, to jest no, kosmos w ogóle, ponieważ naprawdę jest to spiekielnie drogi obiektyw. Natomiast jeżeli chodzi o najlepszy bezlusterkowy szerokokątny obiektyw stały, jest to Samyang AF 14 mm F2.8. Tutaj gratulacje dla Samyanga, naprawdę fajna robota. Jeżeli chodzi o najlepszy szerokokątny zoom pod bezlusterkowce, jest to Sigma 1424 F2.8. Też bardzo dobra robota, oczywiście z serii Art. Najlepszy standardowy zoom pod bezlusterkowce to Sigma, również Sigma 24 F2.8 z serii Art. A najlepszy telefoto pod bezlusterkowce obiektyw to Canon RF 70 f F2.8LK, również niesamowity i zobaczcie, że wcale nie jest taki e, duży, a raczej długi, naprawdę bardzo fajny obiektyw. Najlepszy profesjonalny portretowy obiektyw został nim uznany Canon 85 mm 1.2 podmocowania RF, czyli również pod bezlusterkowce. Kawał dobrej roboty. Teraz szybko przelecimy resztę. Najlepszym, półprofesjonalnym, eksperckim aparatem kompaktowym został uznany Sony RX100, wersja 7. Najlepszym aparatem do vlogowania jest Canon PowerShot KT7 X Mark II. Najlepszą kompaktową kamerą z półki Premium jest Fujifilm X100V. A następne nagrody dostał papier do drukarek mule Natural Line, mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. E, również Fujifilm Instax Mini Link, czyli mała przenośna drukarka dostała nagrodę. E, jeżeli chodzi o programowanie DXO Photo Lab 3, e, SanDisk Extreme Pro CF Express 2.0 typ B dostał nagrodę za najlepszą kartę pamięci. E, e, najlepsza przynośna lampa błyskowa to Nissin MG80 Pro Flash. Arri Orbiter jako światło LEDowe, Manfrotto Befree GTX Pro jako najlepszy statyw do podróżowania, a najlepsza głowica to Gizzo Freeway Head. Jeżeli chodzi o monitory, tutaj mamy BenQ PhotoView SW321C jako najlepszy profesjonalny monitor do fotografii, a do wideo mamy LG UltraWide 38WN95C. Następnie telefony Huawei P40 Series, to można było się spodziewać. Jako akcesoria mamy Godox R1. Do zarządzania kolorem mamy Xrite i 1 Display Studio, albo Pro Plus. No tutaj też, jak zawsze, oni robią świetną robotę. Najlepszy fotolap to jest White Wall Masterprint, najlepszy serwis foto to jest CW Photobook. To też jest ciekawostka, że CW dostało taką nagrodę. A najlepsza innowacja foto w tym roku to Sony Real-Time Tracking Technology, czyli to, co mamy w A7R4, to, co mamy w Sony A9, choćby 2. Niesamowita funkcja, która pozwala nam śledzić i tu nie tylko oko, tak naprawdę, ale Obiekt, który wybierzemy w naszym kadrze, może być on śledzony i działa to naprawdę świetnie. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o nagrody TIPA 2020. Teraz przechodzimy do plotek, a mianowicie do jednej. Sony Alpha Rumors poinformował nas o tym, że w tym roku mają się pojawić trzy nowe obiektywy od Tamrona. Mają to być stałogniskowe obiektywy 20mm f2.8, 24mm f2.8 oraz 35mm f2.8. Zobaczymy czy tak będzie, źródło wydaje się dość pewne i patrząc na to jak w ostatnim czasie Tamron się rozwija, jeżeli chodzi o to mocowanie pod Sony, wydaje mi się, że to mogą być naprawdę bardzo fajne, małe, tanie obiektywy pod mocowanie Sony FE. To byłoby na tyle. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądnięcie odcinka. Zapraszam do dawania łapek w górę, do subskrypcji mojego kanału oraz dołączenia do moich patronów, dzięki którym powstają takie materiały. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.